Bardzo serdecznie witamy w studiu w świecie kobiet naszego gościa, panią Teresę Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Teresa jest ekspertem metodycznym od wychowania prorodzinnego i seksualnego, doradcą metodycznym od 20 lat, pani Teresa, tak? No, więcej. Więcej nawet. Od 80 roku, więc mamy 35 lat. Teraz widać, jaka stara jestem. Imponujący staż. I jest pani jeszcze również... dodam, że małżeński staż 44 lata. To gratulujemy. Jest pani również zastępcą lektora naczelnego miesięcznika wychowawcy. Zgadza się, tak. Od samego początku, od 93 roku. 73% szkół podstawowych, 75% gimnazjum, 43% szkół ponadgimnazjalnych realizuje w ogóle program wychowania do życia w rodzinie. To jest dużo czy mało? Tak pokazują badania MEN-owskie, tak zwane SIO, czyli System Informacji Oświatowej. Moim zdaniem to jest za mało. Dlatego, że właściwie powinno być 100% i 100% na przykład prowadzą szkoły, mniejsze zwykle szkoły, w mniejszych środowiskach, czyli tam, gdzie nauczyciel jest znany, gdzie wiadomo, że ten nauczyciel krzywdy dziecku nie zrobi, gdzie ma pełne zaufanie ze strony rodziców, ich przyzwolenie, bo wiedzą, że tutaj nauczyciel może ich znakomicie wesprzeć w wcale niełatwej działce wychowania. Bo nie ukrywajmy, mamy teraz bardzo wielu konkurentów. W postaci mediów, billboardów, już nie mówię o filmach pornograficznych czy czasopismach młodzieżowych, w zasadzie już takich na pół pornograficznych. To są czasopisma najczęściej obcojęzyczne, które są tylko tłumaczone na język polski, głównie niemiecki. I teraz rodzic nie bardzo wie, jak sobie poradzić, jak się uporać z tym zalewem i niełatwym w końcu zagadnieniem, prawda? Więc nauczyciel, który jest odpowiednio przeszkolony, a który jakby, no ja powiem górnolotnie nawet może, kocha dzieci, chce dla tych dzieci dobra i chce wesprzeć rodziców. I nauczyciel, który rzeczywiście wspiera, ma bardzo duże w szkole też wzięcie, że tak powiem. Dzieci zwykle się wtedy dopytują, kiedy będzie znowu lekcja, kiedy pani do nas przyjdzie. I to jest dowód, że im tego potrzeba. I mam informacje zwrotne, ponieważ zajmuję się szkoleniem nauczycieli również od lat 30. I dostaję maile, ale proszę pani, świetnie, uczniowie się dopominają, uczniowie chcą, uczniowie żałują, że już się to skończyło, a dlaczego nie ma w drugim semestrze, bo to jest tylko w jednym semestrze w roku. Więc oni się buntują, oni chcą w następnym semestrze też mieć. Czyli jest potrzeba, żeby ktoś z nimi porozmawiał, ktoś życzliwy, ktoś starszy, ktoś z doświadczeniem, ktoś, kto by ich przeprowadził, pomógł im przejść przez, no w końcu dużo, dużo mówiąc, czy nie dużo mówiąc, niełatwą, niełatwy czas dojrzewania, prawda? Szczególnie właśnie dzisiaj. I ta pomoc jest potrzebna. Dlatego szkoda, że nie 100%. No i na pewno potrzebny jest kontakt nauczyciela z rodzicami. Chyba nawet jest taki wymóg spotkania rodzic-nauczyciel. W rozporządzeniu MEN z 98 roku jest w paragrafie 4 właśnie ta informacja, że jest to obligatoryjne. Za spotkania nauczyciela z rodzicami odpowiada dyrektor szkoły. I właśnie, jeśli dyrektor szkoły wie, że w szkole nie tylko się nauczy, ale również wychowuje i nie tylko wyposaża wiedzę taką, żeby uczeń zaliczył testy, czy w rankingu ta szkoła była bardzo dobra albo dobra, ale również kładzie na wychowanie, to będzie mu zależało na dobrym nauczycielu i na tym, żeby rzeczywiście jakby sprzyjać. Bo jeśli nie ma atmosfery sprzyjającej, często dyrektor pyta na zebraniu na początku roku do rodziców, to jest zwykle we wrześniu są te spotkania, czy państwo chcecie więcej angielskiego albo informatyki, czy tego seksu? No to wiadomo, co rodzice powiedzą. A jeśli zmotywuje, pokaże, jaki jest sens tego przedmiotu, ile tam rzeczywiście zagadnień natury wychowawczej, profilaktycznej, rozwiązywania konfliktów, umiejętności mówienia nie, czyli asertywności, a jednocześnie informacji. Oczywiście tam też będą informacje biologiczne, seksuologiczne, ale to nie tylko to. Tam jest jeszcze cała otoczka spraw związanych z funkcjonowaniem społeczności rodzinnej i szerszej, świętowania w rodzinie, następnie komunikacji w rodzinie. To jest bardzo, bardzo przydatne również na przyszłość, prawda? Czyli tak naprawdę ten przedmiot nie jest oceniany. Niektórzy mówią, że źle, niektórzy źle, to dobrze, ale tę ocenę wystawi życie. I to jest bardzo potrzebne na przyszłość. Niestety wielu dyrektorów jakby nie czuje tej sprawy i nie zabiega o to, żeby rzeczywiście na dobrym poziomie ten przedmiot był realizowany albo żeby w ogóle był realizowany.
Dodatkowo gdzieś obok jest jakaś otoczka ideologiczna, prawda, która towarzyszy czasami. Tak, tak, bo ta otoczka jest i właściwie nie sposób jakby uciec od tego. Dlaczego? Dlatego, że są tematy kontrowersyjne, gdzie zawsze będzie jakby sprawa z dwóch stron barykady pojmowana inaczej przez na przykład, czy jakby projektowana inaczej. Chociażby, no dam kilka przykładów. Sprawa na przykład masturbacji. Tak czy nie? Są zwolennicy, którzy mówią, że wszyscy to robią, a inni mówią, na przykład ci, którzy się kierują dekalogą, mówią, no może jednak nie, prawda? Sprawa inicjacji seksualnej, czekać do ślubu, nie czekać. Sprawa antykoncepcji czy metod naturalnych. Sprawa in vitro czy naprotechnologii. Prawda? Więc proszę zobaczyć, ile jest kontrowersyjnych spraw i jak różne są spojrzenia, prawda? I teraz jeśli my mamy nachylenie bardziej nasz przedmiot ku rodzinie, ku odpowiedzialności, ku temu, żebyś nie pobłaganił swojego życia, żebyś bezpiecznie przeszedł przez okres młodości, żebyś się nie stał ojcem mając lat 16 czy matką lat 15, prawda? No to są te pewne też i etyczne sprawy, które jakby przez samego nauczyciela, przez jego nawet świadectwo, bo często nauczyciele mówią mi, ale uczeń pyta, no ale jak pani to rozwiązała, albo jak pani wybiera, albo jak pani postępuje, prawda? Oni chcą mieć autorytety, wzorce w tym względzie, prawda? I tutaj w sytuacji, kiedy jest coraz więcej rodzin dysfunkcyjnych, rodzin rozbitych, to rzeczywiście nauczyciel może naprawdę dużo, dużo dobrego zrobić. I tutaj właśnie ten przedmiot dlatego jest tak negowany przez stronę liberalną i feministyczną, przez feministki, dlatego że my kładziemy również na sprawy etyczne, moralne, prawda, odpowiedzialnych wyborów. Natomiast edukacja seksualna permisywna, która jest na Zachodzie głównie, tak, na Zachodzie Europie, głównie w Szwecji od 55 roku, więc proszę zobaczyć ile lat. Czyli zupełnie bez oceny moralnej, prawda? Nic bez, tam się... bez. No i skutki są takowe, że największy odsetek na przykład chorób przenoszonych drogą płcią jest w Szwecji właśnie, gdzie jest od wielu lat już promocja właśnie tak zwanego bezpiecznego seksu, a tego bezpiecznego seksu nie ma. Więc dlaczego? Dlatego, że nie mówi się poczekaj, prawda, albo bądź wierny, wierna, prawda, i wtedy kwestii chorób przenoszonych drogą płciową nie będzie, prawda, no przepraszam, może najwyżej HIV-a gdzieś tam, nie wiem, kosmetyczki, prawda, czy w jakimś zabiegu operacyjnym, ale to są ekstremalne przypadki, ale generalnie, jeśli masz uporządkowane życie seksualne, to nie grożą ci choroby przenoszone drogą płciową, prawda? Więc czy przypadki dziewcząt angielskich, gdzie trzykrotnie więcej zachodzi w ciąży niż w Polsce, z czego połowa tam rodzi, a połowa poddaje się aborcji, czyli zabija dziecko, prawda? Czyli i są u nas też tak zwane wpadki, czyli dziewczęta w ciąży zachodzą, ale one jednak zwykle rodzą te dzieci i to zwykle jest jednak późniejszy wiek. Czyli my jesteśmy, jeśli chodzi o inicjację seksualną, wśród 15-latków na ostatnim miejscu w Europie. Więc dla rodziców byłoby to miejsce chwalebne, ale dla feministek powiedzą nie, szkoda, że nie wyżej, prawda? Więc proszę zobaczyć, jak są wokół tego przedmiotu i tych zagadnień ciągle dywagacje, ba nawet tarcia, można by powiedzieć, i przeciąganie liny. Kto tego młodego człowieka zdobędzie, prawda? Czy będzie to taki człowiek, który szybko jakby będzie nabywcą środków antykoncepcyjnych i wzmocni koncerny produkujące środki antykoncepcyjne, czy też powie poczekam, a potem nauczy się swojego rytmu płodności, będę żył zgodnie z naturą i w ogóle nie będzie nabywcą tychże środków, prawda? Więc tu jest walka tego młodego człowieka. No i na pewno jest to młody człowiek, który ma dobrą więź z rodzicami, bo przychodzi, bo jest w stanie rozmawiać, szukać. Tak, ciągle o tym mówimy mówimy i inspirujemy rodziców właśnie na tych zebraniach, że my możemy Państwu pomóc tylko 2%, 98% należy do Was. My nie chcemy uzurpować wychowania i jakby Państwa pozbawiać tej możliwości. Ja mogę powiedzieć, jak jest zbudowany mężczyzna, kobieta, którędy dziecko się rodzi. Ba, pięknie mogę powiedzieć o miłości, ale jak dziecko nie ma przykładu miłości, czułości w domu, czym jest naprawdę miłość między mężczyzną a kobietą, to ja tego nie nauczę. To jest sprawa domu, prawda? Więc ja mogę tylko inspirować do tego, a ciąg dalszy oczywiście w domu. A jak ustrzec Pani Tereso młodego człowieka albo zachęcić go do pewnej wstrzemięźliwości seksualnej? To jest ten typ A, prawda, który się realizuje w wychowaniu do życia w rodzinie.
Tak. Zwykle przeprowadzam, już powiem, jak to praktycznie robię, warsztat dwugodzinny przed, czy po. Bardzo się młodzież cieszy, że może napisać, dlaczego przed. No nie na korytarzu szkolnym, niekoniecznie na ucho, prawda, tylko oni mogą tu w majestacie prawa i w szkole, prawda, no, na lekcji wypisać, dlaczego, prawda, warto współżyć przed, a na drugiej stronie kartki, dlaczego po. Zwykle tych argumentów jest tam 8, 10, 15 po jednej, po drugiej stronie. To się równoważy. I potem jest dyskusja albo już tylko monolog nauczyciela. To zależy od klasy. Są klasy, które chętnie dyskutują, a są klasy, które już potem wolą wysłuchiwać. My robimy to potem, spisujemy te wszystkie argumenty na tablicy, jest zwykle od góry do dołu. No, także nawet taki argument dość częsty, który nauczyciele nie wytaczają, młodzież daje. Dlaczego warto przed? Nawet pani pewnie nie zgadnie. Dziewczyny piszą dla odchudzania. Proszę. To jest argument. Tak. To jest argument. Tak. A więc, proszę państwa, to jest tak, że to trzeba rozważyć. To nie można powiedzieć jednym zdaniem. Nie wolno, bo to grzech. A pani się książek religijnych czytała, dlatego pani tak mówi. Tak powiedzieli jednej mojej koleżance. Więc nie taką metodą. Nie, bo nie też oczywiście. Tak jak na przykład piszą w czasopismach młodzieżowych, że jeśli sobie stwierdzisz, że jesteś gotowy, gotowa i byleby się koniecznie zabezpieczył, czyli kupić prezerwatywy, wtedy może zaczynać. Prawda? I wtedy 13-latka często przychodzi, pisze pani, czy ja mogę zaczynać, bo tak napisali w tym czasopiśmie i ja czuję się już gotowa. I teraz nauczyciel powie tak, tylko żebyś wszystko koniecznie kupiła prezerwatywę. Jest to instruktor stricte techniczny. Tak jest. I co będzie, jaki efekt? Na drugi dzień już wiadomo, że przyjdzie rodzic i powie dyrektorowi i dyrektor na dywanik tego nauczyciela weźmie, prawda? W związku z tym, chociażby z takich czysto jakby przepisowo-formalnych spraw, bardzo trudno jest od razu jednym zdaniu i to się nie da powiedzieć. W związku z tym dlatego mówię o tym warsztacie co najmniej półtora godzinnym, czyli na dwie lekcje, że to wszystko musi być przegadane, przedyskutowane, prawda, i sprawa wierności, i chorób, i losu dziecka, i losu dziewczyny, odpowiedzialności chłopaka, i przeżycia, i całej aury, prawda, i też wartości duchowych, etycznych, dlaczego Kościół taki staroświecki jest i 6 i 9 przykazanie jeszcze respektuje, bo powinien już je dawno, prawda, znieść, więc dlaczego tu Pan Bóg ma rację, czy jak się to wszystko przegada, przedyskutuje, to kiedyś chłopiec mówi, wie Pani zrobi na mnie o tej inicjacji seksualnej, bo wie pani co ksiądz powiedział, no chyba zgłupio, powiedział, że czekać do ślubu, na głowę upadł. Ja mówię, no dobra, to zrobimy. Zrobiliśmy ten warsztat półtora godziny, a on potem przychodzi i mówi, wie pani co, to na to samo wyszło, co ksiądz powiedział. Tylko oni muszą to przetrawić, prawda? I wtedy zrozumieją, że na co samo być. Też nie zapomnę chłopaka z trzeciej klasy gimnazjum, taki był aktywny, myślę, czy on mnie nie podpuszcza troszeczkę, czy on tutaj nie mówi pod to, co ja bym chciała usłyszeć, ale bardzo mądrze rzeczywiście mówił, to dokładnie to, co ja bym chciała usłyszeć. Dziewczyny mówią, co taki mądry jesteś? A, bo ja, wy nie gadacie, z mamą przegadałam. Aha, no to znaczy ja już się uspokoiłam, to znaczy ten chłopak jednak mówi to od siebie szczerze. I pamiętam, że po lekcji już stoi w drzwiach. Przepraszam, to tak trochę wyjdzie na autoreklamę, ale mówię o fakcie, który mnie zupełnie zaskoczył wtedy. Ten chłopak, cała klasa wyszła, stoi w drzwiach, wyciąga rękę i mówi, gratuluję pani lekcji. I wyszedł. I to było potrzebne. To znaczy, cenzurka, jaka może tak, być. Albo dziewczynki, które przychodzą, mówią, jak to, że pani ten temat zrobiła. Albo całują, cmokają w policzek. Więc to myślę, że bukiet kwiatów by nie wynagrodził jak potwierdzenie dla tej dziewczyny, że ona to czuje, ona to wie, ale nie ma argumentów, nie umie zasadnić. Albo opinia wokół jest taka, że dziewictwo jest niemodne, że już tamci próbowali, to ja też. Albo udają, albo mówią prawdę, że próbowali, ale to nie jest aż tak dużo tych próbujących, bo tak jak mówię, w Polsce 15% chłopców i 8% dziewczynek inicjację seksualną ma poza sobą w wieku 15 lat, czyli nie można mówić, że wszyscy, prawda? A doktor Wróblewska robiła badania kilka lat temu w Warszawie wśród studentów 20-letnich połowa młodzieży ma inicjację seksualną poza sobą. Znowu nie można mówić, że wszyscy, prawda? Czyli ten mit, że wszyscy, no to jest mit medialny, prawda? Rzeczywistość wygląda inaczej. I trzeba wspierać tę młodzież, która chce czekać, prawda? Bo warto czekać, żeby rzeczywiście każdy rodzic, niezależnie czy jest ateistą, czy jest wierzący, czy jest prawosławny, czy jest protestantem, zależy mu, żeby dziecko bezpiecznie skończyło szkołę, żeby zdobyło
zawód, żeby wybrało tą jedyną, cudowną, fantastyczną połówkę i żeby było szczęśliwe, prawda? Niezależnie od tego, właśnie od jego jakby no, konstrukcji, może nie, moralnie to niedobrze, tylko od jego konstrukcji jakiejś w znaczeniu etycznym, prawda? W znaczeniu etycznym, czy jest bardziej liberalny, czy mniej liberalny, będzie mu zależało na szczęściu dziecka.